Witam Cię serdecznie. Z tej strony Barbara. Mam dla Ciebie zagadkę. Co to jest? Od samego rana słychać bzyk wesoły. To dla ludzi robią miodek pracowite pszczoły. Dokładnie. Dzisiaj będziemy mówić o pszczołach. Pszczoły są bardzo często mylone z osami. Jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice. Jedną z nich jest budowa żądła. Żądło pszczoły wygląda jak harpun. Żądło osy wygląda raczej jak igła. Czy ty lub któryś z twoich znajomych został kiedyś użądlony przez pszczołę? Jeżeli tak, to wiesz, że jej żądło zostaje w skórze ukąszonej osoby i należy je wyjąć. Natomiast jeżeli ktoś został ukąszony przez osę, nie ma w skórze żadnego żądła do wyjęcia. Dlaczego? Otóż, kiedy pszczoła użądli innego owada, sama nie ponosi żadnego szwanku. Niestety, po użądleniu człowieka lub zwierzęcia, pszczoła traci swoje życie. Dzieje się tak dlatego, gdyż skóra człowieka czy zwierzęcia jest twardsza niż powłoka ciała owadów. I kiedy pszczoła zanurzy żądło w skórze człowieka czy zwierzęcia, nie może go wyciągnąć, gdyż zadziory żądła zahaczają się mocno w skórę. Podczas próby wyciągnięcia tego swoistego harpuna pszczoła niestety ginie. Pszczoły używają żądła tylko w obronie własnej oraz wtedy, kiedy czują, że ich rodzina jest zagrożona. Ale dzielą się jadem zawartym w żądle z ludźmi. Jak to się dzieje? Otóż ludzie poznali lecznicze właściwości jadu pszczelego i pozyskują go od pszczół, zupełnie ich nie kalecząc. Leczenie jadem pszczelim nazywa się apitoksynoterapią. Bardzo trudny wyraz. Spójrz na rysunek pszczoły. Co ona ma na głowie? Oczywiście, jak wszystkie owady, również pszczoły mają na głowie czułki. Ale nie wiem, czy wiesz, do czego służą czułki. Otóż pszczoły dzięki czułkom dotykają i odbierają zapachy, odczuwają wilgotność powietrza oraz rejestrują temperaturę. Oczy pszczoły są także niezwykłe, gdyż składają się aż z 4000 małych oczek. Dzięki temu pszczoła może dostrzec najdrobniejsze zmiany w otoczeniu. Czy wiesz, że pszczoła się czesze? Zaraz wyjaśnię Ci, o co chodzi. Przyjrzyj się odnóżom pszczoły. Są one naprawdę ciekawie skonstruowane. Po pierwsze, mają grzebyki, które służą do zbierania pyłku, który oblepia pszczele futerko. Owad wtedy się czesze i zebrane w ten sposób grudki pyłku umieszcza w koszyczku w tylnej parze odnóży. Zobacz, tak wygląda koszyczek pyłkowy. Nie wiem, czy wiesz o tym, że nogi pszczoły służą także do odbierania smaku. Pszczoła czuje smak nie tylko językiem, ale także nogami. Dlatego, gdy siada na kwiat, od razu wie, jaki ten kwiat ma rodzaj smaku. Pszczoły mają także tak zwane wole. To tu przechowują zebrany z kwiatów nektar. Wole miodowe pszczoły jest to taki worek, który znajduje się w przełyku pszczoły i służy pszczole do magazynowania i przenoszenia płynów, czyli nektaru kwiatowego oraz wody, z jednego miejsca na drugie. Prawdopodobnie wiesz, że pszczoły nie działają w pojedynkę, ale żyją w roju, a w zasadzie tworzą bardzo interesującą społeczność, która jest wysoce zorganizowana i posiada swoje zwyczaje. Dlatego pszczoły nazywamy owadami społecznymi. Pszczela rodzina składa się z królowej, robotnic oraz strutni. Są to tak zwane kasty. Królowa pszczół zwana jest inaczej matką. W każdym ulu
jest ona najważniejsza i może być tylko jedna. Jej głównym zadaniem jest składanie jaj, z których powstają młode pszczoły. Królowa może złożyć nawet do 1500 jaj dziennie. Królowa matka otoczona jest zawsze przez robotnice, które nieustannie dotykają ją czułkami oraz bronią i pomagają jej we wszystkim. Królowa matka wyróżnia się nieco większym rozmiarem, ma też większy, nieco spiczasty odwłok, owalną głowę oraz brak narządów do zbierania nektaru. Dodatkowo pszczelarze specjalnie znakują królową, aby ją można było łatwiej znaleźć w ulu. Królowa żyje średnio od 3 do 5 lat. Robotnice stanowią najliczniejszą grupę wśród społeczeństwa pszczelego. Ich głównymi zadaniami jest dbanie o królową oraz o jej potomstwo, czyszczenie ula oraz zbieranie nektarów oraz pyłków. Są one również strażniczkami. Robotnice żyją średnio tylko 38 dni latem, w zimie nawet do 6 miesięcy. Trutnie to osobniki męskie w ulu. W pszczelej rodzinie pojawiają się zazwyczaj wiosną. Owady te nie wykonują w ulu żadnej pracy i główną rolą i zadaniem jest zapewnienie ciągłości gatunku. Żyją średnio 50 dni. Pszczoły są bardzo pożytecznymi owadami. Pomagają zarówno roślinom, jak i człowiekowi. W jaki sposób to robią? Przemieszczając się z kwiatka na kwiatek, przenoszą kwiatowe pyłki, zapylając tym samym kwiaty, dzięki czemu rośliny mogą się rozmnażać i zawiązywać owoce. A czy wiesz, co pszczoły mają do zaoferowania człowiekowi? Pewnie teraz pomyślisz, że jad, gdyż o tym mówiliśmy na samym początku. Ale nie to miałam na myśli. Czyli co pszczoły mają do zaoferowania człowiekowi? Oczywiście miód. Aby wyprodukować 1 kg miodu, jedna pszczoła potrzebuje aż 3 kg nektaru. Aby zebrać taką ilość, musi odbyć aż 60 tysięcy lotów. Wiesz już teraz, dlaczego pszczoły są nazywane bardzo pracowitymi owadami. A jak powstaje miód? O tym dowiesz się z następnego odcinka. Czego dowiedzieliśmy się dzisiaj o pszczołach? Zróbmy krótki test. Dokończ zdania. Pszczoła ma na głowie... Tak, oczywiście, pszczoła ma na głowie czułki. Pszczela rodzina składa się z... Pszczela rodzina składa się z królowej, z robotnic oraz z trutni. Pszczoły pomagają... Pszczoły pomagają roślinom i człowiekowi. Brawo! Już od dzisiaj wiesz o pszczołach bardzo dużo. W zasadzie jesteś młodym specjalistą od pszczół. Jeżeli także chcesz zostać przyjacielem pszczół i chronić je, odbierz proszę odznakę przyjaciela pszczół. Wejdź w plik odznaka przyjaciela pszczół. Link do pliku znajduje się pod tym wideo. Następnie wydrukuj obrazek i wpisz w miejsce kropek swoje imię. Gratuluję. To już wszystko, co przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj, ale w następnym odcinku powiem Ci trochę więcej na temat tego, jak powstaje miód. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Jeżeli podobał Ci się ten film, proszę daj nam dużego lajka i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia. Cześć.